O zabiegu Cellular Matrix pisałam już kiedyś na blogu i jak pamiętacie, już wtedy zapowiadałam, że pokażę Wam, jak on wygląda. W szczecińskiej klinice chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej Beauty Group spotkałam się z dr Justyną Mateńczuk, która zabieg przeprowadziła i o nim opowiedziała. Osocze bogatopłytkowe zdobyło ogromną popularność w medycynie estetycznej i nie tylko. Zabieg wykonano już na całym świecie ponad 20 milionów razy. Dlatego nie dziwne, że coraz większą popularność zdobywa sobie kolejny produkt szwajcarskiego laboratorium Regenlab, tak zwany Cellular Matrix. Jest to połączenie autologicznego osocza bogatopłytkowego z 2% nieusieciowanym kwasem hialuronowym. To połączenie tworzy jeszcze silniejszy i bardziej wyrafinowany zestaw do regeneracji skóry. Efekt jest długofalowy i narasta w czasie, chociaż niektóre pacjentki podają, że zauważają już efekty i rozświetlenie skóry już nawet po 2-3 dniach od pierwszego zabiegu. Osocze silnie pobudza regenerację tkanek, ale nie ma tak dobrych właściwości nawilżających jak kwas hialuronowy. Dzięki temu unikalnemu połączeniu uzyskujemy nie tylko efekt rewitalizacji i odświeżenia skóry, ale też nawilżenie i wypełnienie brusty i zmarszczek. Cellular Matrix wskazany jest w leczeniu małych blizenek, również potrądzikowych, przebarwień, także posłonecznych, a również przeznaczony jest dla osób z oznakami starzenia skóry. Nadaje efekt ujednolicenia kolorytu, poprawia jakość skóry, a procesy regeneracyjne zachodzą szybciej i są dużo lepsze. Dla optymalnych efektów należy powtórzyć zabieg 3 razy po 15 i po 30 dniach według protokołu, który zaleca Regenlab. Zwykle po 2 zabiegach widać już wyraźną poprawę jakości skóry, jej rewitalizację i nawilżenie, a proces syntezy kolagenu nasila się w kolejnych miesiącach. Po około 6 miesiącach zabieg warto powtórzyć, tak zwaną dawkę podtrzymującą dla utrwalenia efektu. Przyjrzyjmy się może teraz z poszczególnym składnikom Cellular Matrix. Kwas hialuronowy działa jak matryca do odbudowy komórek skóry i powoduje jej odżywienie i nawilżenie, czyli jest takim tymczasowym substytutem skóry. Osocze bogatopłytkowe dodatkowo pobudza okoliczne fibroblasty do podziałów oraz syntezy kolagenu, dostarcza poza płytkami krwi hormony, kwasy tłuszczowe, sole mineralne, a także witaminy A, D, E i K. Kwas hialuronowy tworzy dla osocza tak zwaną matrycę bądź rusztowanie, które jest kolonizowane przez fibroblasty, czynniki wzrostu, które produkują składniki macierzy pozakomórkowej i sprzyjają odtwarzaniu tkanek. Już pierwszy zabieg odbudowuje objętość i wypełnia ubytki we wszystkich warstwach skóry i tkanki podskórnej, zwiększa wytwarzanie kolagenu i prokolagenu typu pierwszego, tak zwanego kolagenu skóry młodej, polepsza elastyczność, koloryt i grubość skóry. Sam zabieg i przygotowanie preparatu jest procedurą bardzo bezpieczną i dość szybką. Na początek znieczulamy skórę kremem znieczulającym, poddajemy to okluzji. Następnie pobieramy krew do specjalnej probówki, w której znajduje się specjalny żel separacyjny objęty patentem oraz 2 ml nieusieciowanego kwasu hialuronowego. Po odwirowaniu uzyskujemy koktajl gotowy do iniekcji. Wyróżniamy 2 techniki podania preparatu: na pasz do powierzchownych zmarszczek oraz głębokie podanie przy skórze dojrzałej z wypełnieniem brust.
Jestem po dwóch zabiegach. Pierwszym efektem pozabiegowym było rozświetlenie i nawilżenie skóry. To widać prawie od razu. Kolejne efekty obserwujemy dopiero po pewnym czasie. Skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna. Ja z pewnością na ten zabieg będę wracać. Cellular Matrix dołączył po prostu do listy moich ulubionych zabiegów. Wam też polecam.